Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy zadanie z Grimmem. Zaczniemy i skończymy, oczywiście. Jak wygląda życie w kolonii? Nie jest źle, jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Co mam zrobić, jeśli chcę zostać przyjęty do tego obozu? Na początek musisz zostać cieniem. W tym celu poszukaj sobie jakiegoś wpływowego opiekuna. Kogoś, kto wyjaśni ci, co w trawie piszczy i wskaże ci właściwą drogę. Na twoim miejscu trzymałbym się blisko Diego. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. On podda cię testowi zaufania. Dla każdego wygląda on trochę inaczej. No i musisz wypełniać jeszcze zadania zlecane ci przez cienie. Jeśli ci się uda, zostaniesz jednym z nas. Myślałem, że to się skończy. Jestem gotowy. Chodźmy po ten amulet. Zatem do dzieła! Dobra, podarujemy sobie już gadkę szmatkę z nim, co? I ogarniemy tego questa. Zadanie z Nekiem nam się zbugowało. To wam od razu mogę powiedzieć, bo to przed nagrywaniem sprawdziłam. I nie ma opcji dialogowej ani Zły, ani Fletcher, ani Snaf. Niestety. My robimy zapis. Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Mam ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. Niedobrze. Dobra, udało nam się wszystkich chyba pokonać. Nie było to jakieś takie bardzo proste, bym powiedziała nawet. Bo jednak obili mi dosyć solidnie mordę. Jeszcze pożałujesz. Ty głupcze, chciałeś mnie zwabić bez w pułapkę. Paniki, wygrałeś. Hej, stary, jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie, wojna czy pokój? Niech będzie pokój. Cieszę się, że mogliśmy to sobie wyjaśnić. Najlepiej zapomnijmy o całej sprawie. Od tej chwili jestem po twojej stronie. Gdybyś jeszcze kiedyś wpadł w tarapaty, możesz na mnie liczyć. W końcu jestem ci coś winien. Dobra, olać tego chłopa. Sejwik i otwieramy skrzynkę. Tamten widzę, że uciekł w ogóle. Trzy wytrychy, to dużo. Dobra, moi drodzy, czyli nie mamy już nic innego do zrobienia, jak po prostu ruszyć do nowego obozu. To będzie najlepszy tutaj sposób. Może nawet przejdziemy się tędy, przez mostek. Powinno być chyba trochę bliżej. Kurde, nie zamknęłam sobie okna. Mam nadzieję, że nie słyszycie za bardzo, jak jakiś pies szczeka, bo kurde, oprócz tego, że chodzi wentylator, laptop zaczął buczeć. To jeszcze jakiś pies za oknem. Bywa i tak. Ja już jestem trochę styrana po całym dniu, ale jeszcze sobie radzę. Jeszcze mam jakby jakąś energię, bo zrobiłam sobie jedzenie na jutro. Także trochę się nasmażyłam placków w kuchni i w sumie, kurde, zleciało mi. Ale dzisiaj mi się tak kompletnie nic nie chciało, że to jest po prostu jakiś dramat. Jeszcze chyba mi się nigdy aż tak nie chciało czegoś. Naprawdę, mówię wam, masakra totalna. Ale na szczęście sobie poradziłam jako tako. Myślę, że możemy iść też te gobliny utóc. Czy ja mam nowy poziom? Nie. To mi się po prostu wydawało w takim razie. Chyba damy radę je stuc, nie? Nie, nie damy rady ich stuc. Nawet do nich nie będę podłazić. Przydałaby nam się lepsza zbroja, także pędźmy co tchu do obozu i dołączmy już. Zobaczymy, jakie będzie nasze kolejne zadanie potem.
Kurde, ja tędy nie szłam, czy co? No przecież szłam tędy. Od kiedy krwiopijce tutaj latają jeszcze? Rozdział nam się przecież nie zmienił, żeby moby się pojawiły nowe. Dziwne bardzo. Ale dobrze, może być i tak. Także narobiłam się trochę. Bardzo mi się dzisiaj nie chciało nic. Dopiero teraz nagrywam, jest po 21. Ale jeszcze mam pokłady energii, tak jak mówiłam. No i co, cieszę się, że nagrywamy tego Gothica 1, bo kurde no. Dzisiaj przykre wieści. Przeczytałam o upadku Piranha Bytes, także trzeba szanować to, co mamy. To, że ludzie się starają i ulepszają tego Gothica, nie? Zdecydowanie. No i co, i tak w sumie teraz przed nami, jeżeli chodzi o tego Gothica 1, będzie głównie fabułka. Zanim my pójdziemy w jakieś poboczniaki, to Boże kochany, to musi być chyba czwarty rozdział, żeby się udało. Na razie się nam to na pewno nie uda. Kurde, mam jakieś takie dziwne przeczucie, że o czymś zapomnieliśmy, ale kurna nie zapomnieliśmy. Kompletnie nie. Wszystko już zrobione. Piąty poziom też już jest. Moglibyśmy mieć nawet dalszy poziom, ale nie chciało mi się wbijać. Akurat teraz musisz palić, co? Lares, proszę cię. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Myślę, że tak. I mam dla ciebie mały prezent. Lepszy pancerz. Może nie jest to szczyt marzeń, ale zasłużyłeś na niego. I co mam robić dalej? Należysz teraz do naszej bandy. Możesz robić, co ci się żywnie podoba. Jeśli chcesz robić coś pożytecznego, pogadaj z Mordragiem i pomóż mu w sprawie sekty. Dobra, no to chyba ruszamy. Na co ja miałam wydać punkty? Mieliśmy chyba na razie je przytrzymać troszeczkę, nie? To teraz pytanie, czy Mordrag jest u siebie w karczmie? Czy poszedł już pod sektę, bo tego nie wiem, niestety, nie pamiętam. Spróbujmy coś ogarnąć. Widzę, że chyba tutaj jest. Witaj! Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywęszyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Nadążasz? Powinieneś wierzyć we wszystko. Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach, zgłoś się do mnie. Dobra, co się dzieje na bagnach? To nam się anulowało, czy... Czemu te zadania się wzięły, anulowały? To trochę dziwne. Tutaj się dziwne rzeczy podziały, bo przecież my tę misję wykonaliśmy i coś się mega porządnie zbugowało. Może nie patrzmy... A zaraz, chwila, moment. A zakończone? Nie wiem, dziwne rzeczy się tutaj stały, ale my musimy iść na bagna. Kurde, i teraz zaś trzeba lecieć całą drogę. Kurde, no i teraz tak naprawdę też będziemy mieli już mało rzeczy do zrobienia. Teraz głównie będziemy cisnąć fabułkę. Czy jak tędy zejdę, to się zabije? Zabije się. To się nazywa nie być nieśmiertelnym pomimo akrobatyki. Może pójdziemy się przekimać, zanim wyruszymy, bo się chyba robi ciemno. Ale dziwne, że te zadania się anulowały. Przecież myśmy to zrobili. A to tak dziwnie trochę. Znaczy zaginiony strażnik, to rozumiem, że się zbugował, bo... Potem nam zaczął wisieć w dzienniku. Ale przecież receptura Dextera była zrobiona i tak samo ta... To zadanie dla Torusa i... Nie wiem, o co chodzi.
do poranka. Mało ważne. My dobrze wiemy, że to wykonaliśmy i że mamy za to punkty doświadczenia, prawda? Bo mamy. No oczywiście, że mamy. Tutaj wszyscy, chciałam powiedzieć, kopacze się zebrali, ale przecież to są zbieracze. Kopacze to tak nie za bardzo. Powiedzcie mi, czy dalej mi działa ten trik z bronią? Ano działa. To będziemy z niego korzystać, myślę, częściej. Zapomniałam sobie o tym, że ten trik istnieje, no bo wiecie, jak się non-stop gra w Gothica 1, znaczy Gothica 2, to właśnie potem się zapomina, co ta jedynka w sumie oferuje. I teraz pytanie, jak najszybciej dotrzeć na bagna? Nie mam pojęcia. Najszybsza droga na bagna... Nie ma chyba takiej. Musimy po prostu iść przed siebie. W ogóle zobaczmy sobie naszą zbroję. Jest dużo lepsza, także powinno być już nawet prościej z tymi krwiopijcami czy czymkolwiek. Myślę, że nawet możemy sobie trochę tutaj pobawić się. Widzę, że one teraz nam nie będą większych problemów sprawiać. No i właśnie, to jest teraz piękne bardzo. Teraz to właśnie wypadałoby poekspić trochę. Okej. Okay. No i też jak wbijemy nowy poziom, to bardzo chętnie sobie dam w broń, żebyśmy mieli mistrza w broni jednoręcznej. Ja chyba zrobiłam zapis, nie? No przecież dajcie spokój, jak taka jaszczurka schodzi na przykład na hita. Aha, bo ja nie mogę nic przecież z nich zbierać, no tak. Dalibyśmy może w trofea, ale nie mam za bardzo funduszy aktualnie na to. Więc się wstrzymamy raczej z tym. Poeksplorujemy może trochę dzisiaj, bo ostatnio tak żeśmy się skupili typowo na tych questach. A jednak mamy parę miejsc, gdzie można coś ciekawego znaleźć, zdobyć. Myślę jeszcze nad tą ścieżką. Czego tu do cholery szukasz? Oj. Ma już dość. Trochę śmieszne jest to, że facet jest z nowego obozu, a mnie zbił. Mieszacze, wy chyba mnie nie będziecie bić, nie? Oni tutaj pędzą ryżóweczkę chyba, czy bagienne ziele, nie pamiętam. Bagienne ziele chyba. Jeszcze pożałujesz. Witaj. Nieźle mnie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Okej, nie możemy z nim gadać, więc olewamy sprawę. Obóz na bagnie. No nie wiem, którędy się idzie najszybciej. No chyba tędy, co zawsze. I tak mamy już dosyć ułatwień pod tytułem na przykład taki właśnie szybki skok, czy coś takiego. Tam jeszcze widzę, że się jedna krwiopica zrespiła. Czy tutaj coś było w tej chacie? Nie pamiętam. Coś jest. Mamy na przykład pochodnie i dzban. A no i grzyba w środku, oczywiście. Tak, bo to jest normalne, że grzyb rośnie w środku domu. Bardzo normalne. Na drugą stronę na razie nie chcę iść. Ta jedna krwiopica gdzieś tutaj się jeszcze pałęta, nawet dwie. Ciekawe.
Przydałoby się posprzedawać te skrzydła z nich. Szczególnie, że nikt nawet tych skrzydeł od nas nie będzie chciał. No więc wtedy byśmy już mieli pieniądze, żeby się nauczyć tych wydobyć wszystkiego. Ewentualnie można też pójść tylko w te wydobycia, które faktycznie będą nam potrzebne, bo nie wszystkie będą. Głównie będziemy potrzebować tych takich nowszych, ciekawszych typu wydobywanie języka albo rogów, cieniostwora na przykład, trola, kłów, ale to później. To nawet nie teraz, nie? Ale fajnie. Mamy chyba gildię normalnie zmienioną, prawda? No, jesteśmy szkodnikiem. To fajnie. Ojejku. To ruszamy. Kurczę, powiem wam, że naprawdę ten czas mi tak szybko leci. Już jest dzisiaj 8 lipca. U was będzie 9. To jest niepojęte dla mnie. Za szybko ten czas mija. Nie macie takiego wrażenia, że tak jakoś za szybko? Szczególnie od momentu, kiedy zmieniła się dekada, czyli zaczął się 2020. Kurde, 2,5 roku była pandemia, a potem nagle już tyle czasu minęło. Jak zwykle, kiedy postanawiam nagrywać przy otwartym oknie, to nagle wszyscy jeżdżą na jakichś motocyklach, kuźwa, samochodami jakimiś, nie wiem czym jeszcze. O, tutaj jeszcze zostały kretoszczurki niepokonane przeze mnie. Pilnowały czegoś, coś pilnowały. Czemu taki ruch na tej drodze jest? Przecież to jest boczna ulica. Chryste, panie. Nie można kuźwa w lato sobie ponagrywać w świętym spokoju. Nie można. Okej. Ewentualnie będziemy też mogli wydać punkty w otwieranie zamków. Też, bo wtedy byśmy mogli otwierać bez problemów kuferki. Nie łamałyby nam się te wytrychy w ogóle. No ale wracając, mam takie wrażenie, że po prostu ten czas tak zapierdala, za przeproszeniem, że naprawdę. Nie wiem, ja się często po prostu pokręcę chwilę w domu i nagle jest taka pora, że już muszę iść spać. Na szczęście wczoraj udało mi się znaleźć chwilę chociażby na to, żeby poczytać książkę i sobie w spokoju posiedzieć, ale szczerze mówiąc, gdyby nie to, że byłam u rodziców i po prostu powiedziałam mojej mamie, żeby mi dała święty spokój i mi nie przeszkadzała, bo chcę poczytać, to bym też nie poczytała. Ja nie wiem naprawdę. Za szybko to wszystko. W ogóle też tak fajnie popatrzeć na Górniczą Dolinę, kiedy ona jest jeszcze taka niespalona. Nie ma tych orków. Tej palisady zasranej. To tak cieszy oko, że naprawdę. Wiecie, co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy spróbować spłynąć z nurtem rzeki, ale boję się, że nas to zabije. Chociaż nie powinno nas to chyba zabić. Powinniśmy spaść do wody. Albo się zaciąć ewentualnie. Nie wiem, spróbujemy się odbagować. Bo by naprawdę fajnie było tak szybciej się dostać, nie? Nie ma opcji. Prędzej mi grę wywali, niż tam się dostanę normalnie. Dobra, nie kombinujmy może. Ciekawi mnie, z kim ja mam w sumie pogadać? Pewnie pierwszą osobą będzie Lester. Zaraz zresztą zobaczymy.
W ogóle to my przecież mamy list w starym obozie do zaniesienia. Do zaniesienia. Boże, nie mówi się zaniesienia. Do dostarczenia. O, pięknie można to ująć. Zobaczymy, no chyba z Lesterem trzeba będzie porozmawiać na samym początku. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Niech śniący macie w swojej opiece. O, proszę bardzo, rozdział drugi, Gniazdo Pełzaczy. Szczerze mówiąc, nie pamiętałam, że rozdział drugi się zaczyna po rozmowie z Lesterem. No ale w sumie z drugiej strony ma to chuba sens trochę, nie? Dobra, no to lecimy. Witam, strażników świątynnych. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować moje usługi Iberionowi. Znam Lestera. Można mu zaufać. Możesz przejść. Pytanie, kto tutaj rządzi, jest chyba najgorszym, co można aktualnie spytać w momencie, gdy idziemy do samego Iberiona. Siema, Natalia. Witaj, mistrzu Iberionie. A, przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Okej, okay, zobaczmy sobie tę mapę, tak z ciekawości czystej. Okej, okay, w tym miejscu, no to wiemy, gdzie to jest. To jest dosłownie w sumie nad nami. Tylko musimy wyjść z obozu i przejść na właściwe miejsce. Fajnie, bo rozdział drugi się zaczął, ale to też oznacza, że będą nowi przeciwnicy chyba na zewnątrz. Więc trzeba będzie trochę uważać. Ale myślę, że nic nas nie powstrzyma i będzie całkiem dobrze. Okej, możemy przejść sobie tędy. I lecimy w takim razie na górę. Mam nadzieję, że szybko mi się wyrenderuje dla was film, żebym nie musiała długo czekać potem przed spaniem. Jutro mam znowu praktyki. Jestem kolejny dzień w dziale promocji. I ogólnie w dziale promocji jest całkiem fajnie. W ogóle inni ludzie i inne podejście niż
w tym dziale z udostępniania. I myślę, że to w sumie dobrze. Coś się przynajmniej ciekawego dzieje. Bo tak to wiadomo, jak to jest. My też sobie przy okazji teraz podekspimy trochę. Dzień dobry. Diabła mnie paskuda. Ty, ścierwojad, nawet się mnie nie spytał, o co mi chodzi. Po prostu mnie zaatakował. A no tak, ze jaszczurek nie możemy nic zabierać. Kurde, zapominam się, mam ochotę ją przeszukać. Każde zwierzątko, które pokonamy tylko, nie? Tutaj nie było gdzieś jakiejś grupy ścierwojadów przypadkiem? A może była, a może nie. Nie pamiętam. Jest trochę ścierwojadów. Znaczy widzę jednego, no ale... Kurde, one się nawet mnie teraz nie pytają o zdanie jakiekolwiek, nie? No, ale tutaj jest mała grupka. Mała, no w sumie dosyć spora, bo aż 4 ścierwojady. Nie wiem, co byś zrobił przed chwilą rękami, ale może nie będę w to wnikać. No, ale jutro też muszę iść na praktyki. W sumie jutro jak pójdę, to potem już będę praktycznie w połowie. Praktycznie, no bo do 19 mam, odliczając weekendy. Więc... Jeszcze trochę przede mną. No, ale już się nie mogę doczekać odpoczynku. Jeżeli chodzi oczywiście o wakacje, nie? O, proszę bardzo, jakie piękne roślinki tutaj rosną. Ale bądź co bądź, rośliny jest trudniej wypatrzeć, bo się nie świecą się tak jak w Gotiku 1, tym bez Directa. Zastanawiam się, ile jeszcze dzisiaj zdążymy zrobić. Myślę, że całkiem dużo. Najgorszy będzie almanach. Nie lubię bardzo tego zadania z almanachem. Nawet bardzo go nie lubię. Uważam, że ilość czarnych goblinów jest przesadzona i to tak solidnie. Nie wiem, czy jest sens się w sumie leczyć. Zobaczymy zresztą. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Giń! No, chyba dobijamy, nie? To jest pierwsza zabita przez bezimiennego osoba w grze. Zabita, podkreślam, nie? No, a my sobie standardowo zejdziemy tędy. Skoro nasz piękny trik na machanie działa, to z niego skorzystam. Bo żal z niego nie skorzystać. O, i dzisiaj nam jeszcze chyba zostanie ten almanach normalnie. Nienawidzę tego zadania. Te gobliny są takie przerąbane tam. Nie chcę z Natalią rozmawiać. Siema, Łysolu. Znalazłem kamień. Świetnie.
Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Okej, amulet dostaliśmy. Co to za amulet? Amulet płomieni, ochrona przed ogniem. Może być. No i co, lecimy do Korkaloma. On nam każe iść po ten almanach, nie? Ten zasrany almanach. Ja pierdykam. Najgorszy quest, który istnieje. Jeszcze by nam się przydało pogadać z Korangarem, bo z nim jeszcze nie rozmawiałam, a... Kurde, on by mnie chyba siły nauczył. Nigdy się nie nauczą. Pogadajmy lepiej. Tak w ogóle. I to by było fajne, bo... Wiecie, no... Niby tak mówiłam, że damy w inne rzeczy, ale w sumie przydałoby się dać w siłę. Żebyśmy mogli, wiecie, lepsze baty spuszczać na przykład w lesie, jak pójdziemy tam polować. Na przykład. Czy chociażby, jak pójdziemy po ten almanach, no bo jednak tamte gobliny, one są dosyć wymagające. To nie. Aha, tutaj jest chata nowicjuszy, nie wiem jak ja poszłam. Niektórzy nie. Ale tutaj będzie Korangar. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mistrza, który wskaże ci drogę. To chwalebne, ale ja nie mogę ci pomóc. Poświęcam mój czas tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątynnej. Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Rozmawiałeś z Korangarem? I co powiedział? Kazał mi zgłosić się do niego, gdy już zostanę świątynnym strażnikiem. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. Inaczej nie odezwałby się do ciebie. To wielki zaszczyt zostać przez niego choćby zauważonym. Do mnie odezwał się po raz ostatni całe 2 miesiące temu. Okej, okay, dzięki za info, stary. Korkalom, tam jest Korkalom. A mi się popitoliło i... O Boże, ale placuch. Co ta akrobatyka mi niby daje? Ja takie placki na plecy sadzam, jakbym nie miała tej akrobatyki. Nie mam zielonego pojęcia. Przynajmniej teraz już nam się drabiny nie bagują. Ale już się nie mogę doczekać, jak wrócimy do starej kopalni i się będą bagować. No dobrze, trudno. Witam cię. Czego chcesz? Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie! Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż... Jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób,
niewymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy i wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Pogadajmy lepiej o czymś dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Pogadajmy lepiej o czymś. Do zobaczenia. Oby śniony. Czego? To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. Znajdziesz na nich magiczne formuły zaklęcia światła. Przydadzą ci się w nieoświetlonych szybach. Świątynni strażnicy z kopalni będą ci służyć pomocą. Oby śniący dodał ci sił. Niech jego blask rozświetla twą drogę, gdziekolwiek się udajesz. Do zobaczenia. Oby śni... Okej, no to żeśmy zrobili parę spraw. Czy ja mogę się gdzieś tutaj kimnąć? Nie za bardzo. Ale tutaj powinniśmy móc gdzieś się kimnąć. Konkretniej u tego gościa tutaj z tyłu, bo on się nie pluł ostatnio. No i co? I trzeba znowu ruszyć na drugi koniec kolonii. Dobra, kładź się. Jest 14, czyli znowu do rana. I będziemy ruszać. Na szczęście jeszcze to nie jest pora na almanach, więc trochę spokoju. Ale pora na pełzacze. Myślę, że pójdziemy przez las, żeby trochę podekspić na wilkach na przykład. Zahaczymy też o stary obóz, żeby dodać sobie trochę siły, bo się na pewno przyda. Chociaż teraz mamy tyle punktów, że moglibyśmy się nauczyć u Korda w nowym obozie mistrzowskiej walki bronią jednoręczną. Tak, no moglibyśmy, ale kurde, nie wiem, czy chcę. Może siła by się bardziej nam przydała niż mistrz w walce bronią. Ale kurczę, nie wiem. Jezu, ziewam już za bardzo. Potem powiecie, że jestem zaspana na filmie. Ale dobra. Dzisiaj tak jakoś się za późno wzięłam za to wszystko i tak to potem wygląda. Tak myślę, że możemy przejść przez las, bo będzie trochę szybciej niż biegać naokoło. Od tyłu przez stary obóz i w ogóle. A w lesie już sobie powinniśmy poradzić. Chyba, że mnie zaatakuje 50 wilków, to może być problem. Ale tak... Żeby typowo przejść ścieżką, to nie powinno być kłopotu. O, w ogóle tutaj nam się chyba przyda... Gornadrak. Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy.
przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Okej, to nam chyba wystarczy. Wydzielina... Dobra, to ruszamy. Myślę, że uda nam się dojść co najwyżej do starej kopalni, może ewentualnie z Jankiem trochę podyskutować. I to pewnie będzie wszystko, co uda nam się zrobić. Dobra, mieliśmy pod żadnym pozorem nie wchodzić do lasu, ale już możemy. Och, dobra, kichło mi się, ale już możemy wchodzić do lasu. No i się zaczyna. No, a ja jeszcze nie mogę z nich oczywiście skórek zbierać, nie? No ale w sumie, czy te skóry mi takie bardzo są potrzebne? Dobra, one tylko mruczą na mnie. A my sobie zażeramy piekielniki. W sumie mogłabym też zupę wypić od Snafa. Co ciekawe, ryż przywraca nawet więcej. Byleby się na cieniu stwora nie nadziać, bo z nim sobie nie poradzimy ani troszkę. Mogę zaznaczyć tego kretoszczura ostatniego? Okej, właśnie o to mi chodziło. Miałam powiedzieć, że widzę dziwne rzeczy, ale po prostu ten wilk je tego krotoszczura. Okej. Marnujemy teraz skóry, nie? Ale szczerze mówiąc, to i tak będziemy mieli dużą ilość expa później. Właśnie do mnie doszło, że idziemy trochę naprawdę niebezpieczną ścieżką, bo tutaj będą orkowe psy przecież w tym lesie. A ja się pchałam, jakby to było najbezpieczniejsze miejsce ever, a przecież w ogóle nie jest. No, mamy je tam. Dobra, no wiadomo, nie będę wybijać wszystkiego, bo faktycznie, żeby wybijać większość tych, to by wypadało się nauczyć. Ale chociaż sobie przejdziemy tędy. Oż ty. Dobranoc. A ciekawe mnie, jak z zębaczem bym sobie poradziła. Ale może na razie tego nie testujmy. Chodźmy po prostu w stronę starej kopalni. Widzę, że więcej wilków na naszej drodze jest tutaj i wszystkiego.
mnie to jest durne, że nie mogę z nich na przykład mięsa zebrać. Okej, okay, udało nam się. Zróbmy jakiegoś sejwika i lecimy dalej ścieżką. No ale patrzcie, jak sprawnie nam to... Jezu, nie rzucaj tym. Wyrzuciłam właśnie sobie chleb z ekwipunku. Albo miskę ryżu. Dobra, jeszcze grzyby. Ach, to jest to głupie miejsce, gdzie zębacze wchodzą do wody. Zróbmy save'a, szybki zapis i może taki bardziej stały. I spadajmy stąd chwilowo. Chyba pójdziemy po lepsze umiejętności walki. O Boże, nie ma opcji. Zeżarły mnie w ogóle, nawet nie zauważyłam kiedy. Dramat. Oj, dramat. Jeszcze jak na złość tutaj podchodzą, paskudy. Ja sobie poczekam, bo one robią dziwne rzeczy. Może byśmy wypili jakąś miksturkę, chociaż kurde, nie opłaca się. Mięsa mam dużo, wypadałoby to usmażyć. Dobra, niech będzie takie ziółko dosyć sporych ilości. A raczej sporej wielkości. O, właśnie ciebie chciałam. Dobra, bo te jaszczurki widzę, że robią dziwne rzeczy trochę. Nie mam pojęcia, co one robią. I w ogóle dlaczego? Okej. Wydawało mi się, że jeszcze jedna gdzieś tu była, ale już jej nie widzę. Mało ważne chyba. Kolejne ścierwojady. Myślę, że możemy zajść do starego obozu na chwilę. Okej. No już pięknie, kolejny poziom. O to chodziło. Te krwiopijce są trochę zbugowane. O matko, dobra. Zrobimy tutaj tak i zbieramy. Tak jak mówiłam, zejdziemy sobie do starego obozu, damy trochę w siłę. Myślę, że nawet wszystkie te punkty moglibyśmy wydać. Ewentualnie zainwestować 10, a potem 20 w tą broń. Kurde, nie za wcześnie dawać w broń. Nie, lepiej dać w siłę. W sumie i tak wbijemy chyba ze dwa poziomy w tej kolonii, znaczy się w kopalni. Możemy sobie dać 20 w siłkę, nie? Można. 5? 10? 15? 20? 65 siły.
No nie wiem. Może nie przesadzajmy. Jesteś ten, wróć. Trzymaj się. Na razie może zostawimy tak i potem jak wbijemy kolejny poziom, na pewno w kopalni, to po prostu damy sobie 20 do broni. Co wy na to? Chyba to jest dobry pomysł. Dobrze, moi drodzy, w sumie zaraz będziemy musieli kończyć dzisiejszy odcinek, ale zanim skończymy, to myślę, że możemy się przejść najsampierw właśnie tutaj, czyli pod starą kopalnię i po prostu tam sobie zakończymy. Siema. Tutaj w sumie dużo expo mamy w tym lesie jeszcze. Bo ja w ogóle tutaj nie wybijałam niczego, nie zbierałam też niczego i tam koło Draxa i tego też jest expik. Pozbieramy. Zdążymy na spokojnie, a film i tak nie będzie zbyt długi. Przejdziemy sobie tędy. I będziemy zaraz pod starą kopalnią. Widzę, że ten wilk trochę nie ogarnął życia, że ktoś go w ogóle bije, nie? Powiem wam, że czuję się mega dużym koksem. Nie wiem, czy to jest normalne. Ła! Co mnie tak kuźwa pogryzło? Dajcie spokój, ten wilk mnie tak pogryzł, bo mi spadł na głowę? Nie mam pojęcia. Chyba jest to możliwe całkiem. Tutaj bardzo dużo orkowego ziela. Wydaje mi się, że ono było tutaj w Mrocznych Tajemnicach usunięte, bo pamiętam, że zdobyć orkowe ziele to był duży problem. Chociaż najgorzej było chyba z właśnie tym, z czarnym zielem. Orkowe to chyba nawet było nie najgorzej, czarne było najgorzej, bo ono było na ziemiach orków. A krucze chyba było w kopalni. Kurde, nie pamiętam, ale była jakaś naprawdę imba wielka. Zakończymy sobie, moi drodzy, w kopalni. Także ja już wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i że się nie zanudziliście, bo tak delikatnie spanko bierze górę nade mną, ale jeszcze działam. W sumie zaraz idę dla was montować ten film i będę już szła chyba spać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Zapraszam was również na mojego Discorda. No a w kolejnym odcinku będziemy robić zadania w kopalni. Jest tych zadań tutaj dosyć sporo pobocznych, bo nie zajmowałam się nimi w pierwszym rozdziale. Nie, mamy m.in. szopę Ulberta, mamy tego jednego kopacza, który jest w innym szybie i ma klucz do skrzyni Arona bodajże. Mamy też chyba jeszcze coś. Nie wiem, ale ogólnie trochę tutaj pogościmy i nie mówię tylko właśnie o zadaniu głównym, ale również o tych pobocznych. Także miejmy nadzieję, że będzie fajnie i miejmy nadzieję, że nie będą nam przeszkadzać również drabiny, bo z tym może być naprawdę różnie. Dzięki wam jeszcze raz i do kolejnego odcinka już w czwartek. Dzięki, cześć!